Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzisiaj chciałem wam pokazać wszystkie bronie, które są dostępne w edycji kolekcjonerskiej. I też przy okazji powiem wam, że pierwszy raz spotkałem się, już tak grałem długo w GTA 5. Naprawdę, już chyba wszystko w GTA 5 widziałem, a nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim jak możliwość, że policja ma możliwość odholowania naszych pojazdów w singlu. Oczywiście było to w multi, to było normalne, ale zobaczcie, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że mogę sobie po prostu zapłacić mandat jakiejś tam kwocie i wziąć swoje auto, które wcześniej policja mi odholowała. No pierwszy raz naprawdę się z tym spotykam, aż dziwne to jest, że coś tam jeszcze w GTA 5 zostało tutaj zaimplementowane, a mnie to zaskoczyło. No nie wiem, być może to w jakimś update'cie wyszło czy jak, ale do tej pory tego kurczę nie zauważyłem. No ale mniejsza o to, ja dzisiaj chciałem wam pokazać bronie, jakie są dostępne tylko w edycji kolekcjonerskiej, bo jak wiecie, mam kolekcjonerkę, tutaj miałem od Karoliny, chcieliście zobaczyć te bronie, bo pisaliście mi o tym, prosiliście mnie o to. Tak więc podejdziemy sobie do jakiejś tutaj do jakiegoś sklepu z amunicją i wam je pokażę. Są dwie bronie, z tego co właśnie się orientuję, plus młotek. Pytałem was właśnie, bo nie byłem pewien, czy młotek jest w edycji normalnej, zwykłej. W sumie jakoś wcześniej nawet nie używałem młotka w GTA 5, więc wolałem się was tutaj upewnić, zapytać was po prostu o to, no i powiedzieliście mi, że nie ma, że tylko jest edycji specjalnej i kolekcjonerskiej, więc pokażę wam też i młotek. Tak więc dobra, wejdziemy sobie tutaj do tego sklepiku i zaraz wam pokażę, jakie te bronie nowe w edycji kolekcjonerskiej się i specjalnej pojawiły. Dobra, ta ściana, dokładnie ta ściana, są po prostu bronie specjalne, które tam możemy dostać za darmo i one były albo w darmowym DLC, albo w kolekcjonerce. Jeśli chodzi o kolekcjonerkę, to mamy właśnie tutaj broń, którą tutaj możecie zobaczyć, czyli jest to strzelba bezkolbowa, ona jest właśnie tutaj darmowa i też zobaczcie, z tego się orientuję, jest więcej kolorów do tej broni. Możemy różne kolory tutaj sobie po prostu powybierać. Możemy mieć strzelby różowe, złote i myślę, że tak, ta ilość kolorów jest zdecydowanie większa niż była wcześniej. Chociaż no mogę się mylić, tak? No i mamy młotek, którego ja sobie już zakupiłem, więc sobie dobra, pójdziemy teraz i sprawdzimy, jak to wygląda, jak te broni się prezentują, jak one jakie mają dźwięki, jaki one mają zasięg. Jak widzicie, pierwsza z broni, broń bezkolbowa, różowa, taką sobie akurat wybrałem. No i zobaczymy, tutaj już chyba nic nie ma, czekajcie, tu była jeszcze 50, z tego co pamiętam, więc pokażę wam też i 50, jak się prezentuje wizualnie. Tak ona wygląda, oczywiście ona ma dodatkowy magazynek, ma ona też tłumik, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to wiadomo, te gabaryty troszeczkę się zwiększyły, ale sobie przetestujemy, może nie na tej w sumie babce, bo zaraz policja nas będzie goniła. Chociaż w sumie nie ma to jak sprawdzać broń na jakichś murkach, no trzeba na jakimś człowieku to sprawdzić. Więc dobra. Ach, między nogi dostała. Jeszcze czekajcie, zmienimy sobie nie na tą, jeszcze na tą co była poprzednią, tą różową. Sprawdzimy jak ona ma tutaj, jaki ona ma zasięg. Dosyć dziwny dźwięk jest, ale no, no mniejsza o to, dobra. To przetestujemy sobie jeszcze też młotek, bo młotek też z tego co właśnie mówiłem jest tutaj. Wcześniej go nie było, jest za darmo, tak więc zobaczymy jakie on tutaj szkody powoduje. No na pewno bardzo łatwo będzie się wybijało szybę nim, tak? Tutaj jeśli o tą kwestię chodzi, to nie ma co tutaj dużo dyskutować na ten temat. Szybę to teraz dwa wybijemy. Myślę, że ta broń tutaj, jaką jest młotek, będzie coś takiego miała podobnego jak baseball, czy znaczy może mniejszy zasięg, ale jeśli chodzi o łoma na przykład, którego wam pokazywałem jak zdobyć w GTA 5, pokazywałem wam lokalizację, gdzie on jest, to myślę, że to jest tak samo będzie tutaj wyglądało, że ten łom daje pewnie takie samo wrażenie jak ten młotek, który tutaj widzicie. No na pewno w bardzo fajny sposób można się pobawić w niszczenie auta, ponieważ widziałem nieraz materiały wideo, jak ludzie po prostu na YouTubie tak niszczyli te auta, że z nich zostało praktycznie nic nie zostało z nich. No ale dobra, podjechała policja, więc może troszeczkę się z nimi pobawimy, aż nie zginę. W sumie jak wam już pokazuję tą broń, to może ją sobie też przetestujemy na policjantach. Też się postaram schować. Sprawdzimy jak ona w ogóle ma zasięg, ta broń, ponieważ na krótki dystans to każda broń będzie dobra, tak? Szczególnie ta różowa tutaj mnie interesuje, bo ten pistolet, ta 50, no to tam w sumie jak każdy inny pistolet, ale jeśli chodzi o tą broń tutaj, aj tam kurczę, ciężko jest, jak widzicie zasięgu sporego ona nie ma, bo tam widzę, że żadnych obrażeń ten policjant na samym końcu w tym ostatniej wozie policyjnym nie dostał żadnych obrażeń, tak więc jeśli o tę kwestię chodzi, to no bardziej na te kilka metrów do przodu tylko tutaj ma zasięg.
Ale jak już tutaj testuję te bronie, to się nad nimi poznęcamy. Są też oczywiście inne tam dodatki do tej edycji kolekcjonerskiej. No ale auta już wam pokazywałem. Nie pokazywałem wam w sumie jeszcze tutaj sterowca, ale on był też chyba dołączony do wszystkich edycji, nawet podstawowych. Bo chyba jak się zobaczycie, to pokażę wam sterowiec. Są też, w sumie mogę wam jeszcze pokazać kilka innych rzeczy, więc może jeszcze jakieś dwa odcinki się pojawią. Ewentualnie nagram to wszystko w jednym, jeśli chodzi o te pozostałe DLC. Przede wszystkim chciałem pokazać nowe bronie, bo to myślę jest ciekawa rzecz. Resztę w większości wam już pokazywałem, a tam ciuchy czy coś, to raczej to nie jest tutaj interesujące. No chyba że chcecie, to jeśli chcecie, dajcie znać, nagram jakiś inny odcinek, gdzie pokażę wam resztę już tutaj tych DLC. Oprócz aut, bo auto już pokazywałem. Aj, deadnołem, no dobra. Nie udało się, chciałem ukraść helikopter im, ale mi się to nie udało, tam w sumie jechało FBI, więc tak by mnie zgarnęli, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to tutaj tak nie miałbym większych szans z nimi. Tak jak mówię, no samochody wam pokazywałem, są te trzy auta, można je zdobyć nawet jeśli nie mamy edycji kolekcjonerskiej, więc tego wam już pokazywał nie będę, bo to by było bez sensu. Broń wam pokazywałem, no mogę wam pokazać jeszcze sterowiec, mogę wam pokazać jeszcze tą postać Niko Bellica, ponieważ jeśli tworzymy postać online, no to możemy wybrać jako rodzica Niko Bellica, mogę wam pokazać jak to wygląda po prostu, ale to już by w sumie było wszystko w jednym odcinku, jak wyglądają stroje dodatkowe, jak wygląda ta postać Niko Bellica. No i jeszcze mamy tam jakieś DLC związane z samolotami, więc może to też wam pokażę. Jeśli będziecie chcieli oczywiście, jeśli nie, to takich materiałów nie będzie. A tymczasem będę się z wami żegnał, jeśli wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na inne odcinki na moim kanale. Cześć!